Pokonać powódź. Sprawiedliwość technologiczna w działaniu. Cześć, nazywam się Ortiz Dili. Jestem miłośnikiem technologii. Nawet oficjalnym miłośnikiem. Mam legitymację. Pamiętacie, jak jakiś czas temu mocno padało i wiele domów zostało zalanych? Czy nie byłoby wspaniale, gdyby dostępna była technologia, która pomogłaby nam w takich sytuacjach? W Bangladeszu naprawdę dużo pada. Spójrzcie tylko na to. Tamtejsi naukowcy i inżynierowie wymyślili wspaniałe sposoby na pokonywanie powodzi. Co więc zrobili? Po pierwsze podnieśli poziom gruntu, żeby oddalić się od wody. Następnie zbudowali domy na cokołach, aby jeszcze bardziej oddalić się od wody. Nasadzili również rośliny w glebie, aby te wyciągały z niej wilgoć. Kolejna ważna decyzja dotyczyła wyboru materiałów budowlanych. Rośnie tam wiele słomy, ale nasiąka ono wodą, gdy jest wilgotno. Nie nadaje się więc za bardzo, by walczyć z powodziami. A może bambus? W Bangladeszu nie chodzi się go kupować do marketu ogrodniczego, ale na rynek bambusowy. Super, prawda? Zobaczcie, jakie długie są te pędy bambusa. Bambus jest wytrzymały, wodoodporny, giętki i dość tani, więc można z niego zbudować naprawdę porządny dom zabezpieczony przed powodzią. Ale czy jest jeszcze coś lepszego? Zacznijmy od ścian. Cegły. Są wytwarzane w całym Bangladeszu. Są droższe niż bambus, ale idealnie nadają się do budowy ścian. Zachowują dobre właściwości pod naciskiem, więc będą stanowić dobrą podporę dla dachu i nie zostaną podmyte. Niech będą cegły. A co z dachem? Materiał odpowiedni do budowy dachu musi posiadać trzy właściwości. Musi być wodoodporny, lekki i wytrzymały. Zobaczmy, co wybrali. Czyżby cegły? Nie, to śmieszne. Nie można wybudować dachu z cegieł. Są zbyt ciężkie. Bambus ma odpowiednie właściwości, ale deszcz przeciekałby między przerwami między nimi. A może blacha falista? Idealnie. Naprawdę wytrzymała, nie przepuszcza wody i nie jest zbyt ciężka. Jakby była stworzona do tego zadania. Chwileczkę, co tam jest na dachu? To panel słoneczny. To naprawdę świetna technologia. Muszę zrobić o tym kiedyś film. Mamy więc idealny dom zabezpieczony przed powodzią, wykorzystujący odpowiednie materiały do odpowiednich zadań. A kiedy właściwie się go zbuduje, ta technologia odmienia ludzkie życie. Życie dzieci takich jak Silna. Mam na imię Silna. Mam 14 lat. Silna opowiedziała nam, że pamięta, jak mieszkała w domu ze słomy, który został zalany. Bardzo się bała, ale była szczęśliwa, że udało jej się uratować książki. Teraz wraz z innymi osobami, które mieszkają w społecznościach zabezpieczonych przed powodzią, Silna czuje się bezpiecznie, a wraz z resztą swojej wspólnoty może prowadzić zwyczajne życie. Zarabiać na życie, przygotowywać posiłki, robić zakupy, rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną, chodzić do szkoły, wiosłować łódką po wodzie i oczywiście bawić się. Zobaczcie, to pompa wodna. Kolejny świetny wynalazek. To miejsce jest pełne świetnych pomysłów. Pomaganie ludziom w budowie społeczności pokonujących powódź to wspaniały przykład sprawiedliwości technologicznej w działaniu. Sprawiedliwość technologiczna polega na umożliwianiu wszystkim korzystania z technologii, która jest niezbędna do życia. Więcej przykładów sprawiedliwości technologicznej w działaniu jest dostępnych w moich dwóch pozostałych filmach. Będzie niezła pompa oraz niesamowite drobne ustroje.